Pierwsza edycja IF zaczyna się 14 września, potrwa do 7 października. Zapraszam wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Edynburg jest tym cudownym ewenementem, że wydarzenia dzieją się w bardzo wielu miejscach, nie tylko w jednym, ale oczywiście jest główne centrum. Ja wyszłam też z takiego założenia, że musi być jedno centrum, klub festiwalowy i główna scena, i to jest Centrum Sztuki Impart. Natomiast udało mi się do tego projektu pozyskać partnerów. Współpracują z nami Mleczarnia, Zaklęte Rewiry, Nietota, Centrum Inicjatyw Artystycznych i Klub Puzzle, które, no, dziękuję im bardzo za to gorąco, że podeszły z entuzjazmem też do tego pomysłu, bo przecież my od nich nie wynajmujemy tych pomieszczeń. Oni je udostępniają zespołom. Widzowie, którzy zapłacą za bilety, ten zysk to jest właśnie zysk zespołu, który będzie się prezentował. Czy zespołu muzycznego, czy teatralnego, czy grupy performatywnej. Ale nie tylko oczywiście są imprezy płatne, bo jest mnóstwo imprez bezpłatnych. Wszystkie filmy, pokazy filmowe są nieodpłatne. Kilka wernisaży i akcji performatywnych, plastycznych. Są jam sessions, są warsztaty teatralne, taneczne, muzyczne, filmowe. One są też nieodpłatne, więc myślę, że nawet niezasobna kieszeń studenta potrafi udźwignąć ciężar biletu, który naprawdę będzie symboliczny. Ponieważ my kopiujemy ten festiwal, ale nie jesteśmy jedyni, bo już na całym świecie mnóstwo miast ten festiwal skopiowało na podobnych zasadach, od Nowego Jorku po Nową Zelandię. I też one mają w nazwie Fringe. Jest to już tak międzynarodowe słowo, którego tak naprawdę nie trzeba nawet tłumaczyć. I uważaliśmy, że jeżeli nazwiemy to interdyscyplinarny Fringe Festival, będzie to zrozumiałe dla twórców młodych, starych, bo nie ma żadnych ograniczeń wiekowych, dla tych, którzy będą chcieli się zaprezentować. Zaczynamy 14 września i festiwal potrwa do 7 października. 14 września na otwarcie mamy świetny koncert jazzowy, a 7 października na zamknięcie Teatr Wierszalin. A w środku spotkania z literaturą, czy może ze słowem pisanym, tak powinnam powiedzieć, bo to nie jest tylko literatura piękna. Film, sztuki plastyczne, muzyka, teatr i taniec. No i oczywiście warsztaty różnego rodzaju, więc do wyboru, do koloru.